Magdalena Kowalczyk, witam Państwa w programie Rozmowa O. Dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniach. Naszym i Państwa gościem jest specjalista terapii uzależnień, pani Jolanta Szczepańska. Witamy serdecznie. Jest z nami również prezes Stowarzyszenia Abstynenckiego Azyl, pan Ryszard Juda. Witam Państwa. Witam. Pani Jolanto, proszę nam powiedzieć, od kiedy pani pracuje, ile lat i z jakimi uzależnieniami? Coś o sobie. Minęło 50-lecie moje. Od 50 lat pracuję z ludźmi uzależnionymi. Moją pierwszą pracą była praca w więzieniu. Otwierałam pierwszy oddział dla alkoholików. No właśnie 50 lat temu. Potem oddział ten zrobił się trudniejszy, dlatego że stworzono oddział specjalny, gdzie ludzie, którzy byli wyjątkowo trudni i popełniali przestępstwa pod wpływem alkoholu, trafili do takiego oddziału. Taki oddział pierwszy znowuż w Polsce ja miałam. A potem już po stanie wojennym, ja nie byłam pracownikiem mundurowym, tylko byłam pracownikiem służby zdrowia. Zmieniłam pracę i zaczęłam pracę w szpitalu, w oddziale leczenia uzależnień w Zgierzu. I tam przepracowałam 28 lat. No między innymi w tym czasie też zaczęłam pracować w poradni leczenia uzależnień w Brzezinach. A potem rozpoczęłam pracę tu u Was, w Tomaszowie, w Stowarzyszeniu Azyl, w którym do dzisiejszego dnia pracuję. Pewnie Pani nie jest w stanie zliczyć pacjentów swoich wszystkich, ale czy mogłaby Pani oszacować, jaki procent osób uzależnionych po terapii nie powrócił już do nałogu? O Jezu kochany, trudno strasznie by było mi w tej chwili policzyć. Ja starałam się tak przelecieć te 50 lat. Nie da się zliczyć. Ja bardzo dużo tych pacjentów przez gabinet swój przepuściłam, jeżeli to można tak powiedzieć. Natomiast był taki okres czasu, kiedy pracowałam w więzieniu i kiedy robiliśmy katamnezy. I wtedy miałam wyjątkowo dużą grupę ludzi, około 40% w pierwszym roku, to jest bardzo dużo. Teraz myślę, że ja patrząc na moich pacjentów, których ja mam, to dość duży procent. Nie wiem, nie chciałabym procentami w tej chwili jakoś operować, bo wydaje mi się, że mogę coś tam zniekształcić. Ale duża grupa ludzi chce się leczyć i się leczy. I mam ogromną grupę ludzi, która nie pije. Po 30, to są te sukcesy. 35, tak. To, co do mnie dociera. Przecież ileś ludzi, którzy byli te ileś lat temu, 10 lat temu, nie mam wiedzy o nich. Ale dość duża grupa z tych jeszcze osób dociera do mnie wieści, że nie pije, że żyje, że układa życie, że to jest zupełnie inne życie tych ludzi. Pani Jolanto, jak rozpoznać, jak ocenić, gdzie jest ta granica, kiedy popijanie dla przyjemności przechodzi w uzależnienie? Ja myślę, że tak. Jeżeli ktoś będzie miał wiedzę, jakąkolwiek, to zobaczy, że wtedy, kiedy zaczyna się koncentracja myśli wkoło spotkania alkoholowego, takiego częstego, że kiedy zaczyna się widzieć, że ilość wypijanego alkoholu nie wystarcza. Kiedyś wystarczył jeden kieliszek, potem dwa, potem pięć. I kiedy rośnie tolerancja i wyraźnie widać, że zwiększa się. Bardzo często na przyjęciu widać. Jak ja sobie tak siedzę i tak przyglądam się czasem na dużym przyjęciu ludziom, to widzę, że są ludzie, którzy się kręcą. Na tym stole ten alkohol się już nie pojawia, a ktoś czeka.
No dla mnie specjalisty to jest to sygnał, że siedzi albo kandydat, albo człowiek uzależniony. Ale dla osób obok da się zauważyć, że ktoś trąca, że ktoś poprosi, żeby nalać. Ale rosnąca tolerancja, że nie wystarczy na przykład jedno piwo, dwa piwa, ale zaczynają się 3, 4, 5. I że z biegiem czasu z tych jednej puszki robi się 10. Więc jest to sygnał, który mówi o tym, że w tym organizmie zaczyna brakować, że on już potrzebuje więcej. Kto trafia do pani? Oj, czy więcej społeczny? Tak? Więcej kobiet, mężczyzn? W jakim wieku? To znaczy powiem tak, że na początek mojej pracy, dawno, dawno temu, no to była nieliczna, pojedyncza ilość kobiet, dlatego że kobiety piją w samotności, piły w samotności. I wstyd. Wstyd. Kobieta zresztą inaczej postrzegana jest i do dzisiejszego dnia, że mężczyznę w jakiś sposób społeczeństwo nasze toleruje. Kobiety nie. Kobiety już nie. Natomiast od dłuższego czasu ta ilość kobiet zwiększa się. Otworzyła się możliwość takiego umożliwienia kobietom zrozumienia, że alkoholizm jest chorobą, że to nie wstyd się leczyć. I w tej chwili ja mam dużo kobiet. Bywa tak, że ja czasem na terapii grupowej albo jest wyrównana grupa, albo bywa i czasem więcej. Było tak w Osyniu, że ja miałam na terapii grupowej no, w pewnym momencie więcej kobiet niż mężczyzn. A wiekowo? Jak wiekowo to się przedstawia? Jest bardzo różnie. Wiekowo jest bardzo różnie, dlatego że w tej chwili spadła ta granica poniżej tej, która była kiedyś. W tej chwili ta dostępność alkoholu jest taka, że dzieci, które mają po 13-14 lat, już zaczynają pojawiać się ciągle. Kiedyś ta granica była inna, że człowiek zaczynał właściwie pić znacznie później. W tej chwili wcześniej, także trafiają do mnie już ludzie do poradni, do mnie, do gabinetu, 18-letni, 19-letni, ale i 70-letni ludzie. Dlatego też rozpiętość jest ogromna. To zapytam jeszcze o szczególne zawody. Czy w ogóle istnieją takie szczególne zawody, w których uruchamiają się jakby mechanizmy tych uzależnień? Myślę, że może tak. Łatwość, prawda, spotkań alkoholowych, może tak. Że są zawody na pewno. Kiedyś szczególnie ten zawód murarza, zawody budowlane miały jakieś takie szczególne, prawda, okazje do picia, że tam się wypija ten alkohol częściej, prawie codziennie. W tej chwili potworzyły się grupy ludzi uzależnionych, które tworzą zespoły budowlane. Jest na pewno dostępność inna ze względu na to, że pracę kończą i wypijają. Tak, zawód, na pewno te zawody budowlane są, ale... Osoby narażone na stres większy? Na stanowiska? Pewno tak. To znaczy, jeżeli się ma predyspozycję i spotyka się towarzystwo ludzi, w którym się przebywa, częściej pijące, no to ta sytuacja sprzyja temu, że człowiek ma szansę uzależnienia się. A czy zawody, które wymagają od człowieka no, większego stresu, jakiejś dyscypliny, bądź odpowiedzialności, jak na chirurg? Pewno, na pewno stres sprzyja, dlatego że alkohol daje zyski. Bardzo często wtedy, kiedy trafia pacjent do mnie, i kiedy ja go proszę, żeby znalazł zyski, które mu daje alkohol, no to pierwsza jest konsternacja, że no jakie zyski, przecież ja mam straty. No nieprawda, jakbyś miał tylko straty, to byś nie sięgał po alkohol, tylko po jakiś inny płyn. Więc na pewno przy stresach jest jednym, prawda, z elementów
że alkohol potrafi rozładować, że stres, że problem zniknie na parę minut, na parę godzin. Potem się on znów pojawia. No to łatwość, prawda, myślenia jest taka, że no ten alkohol mi pomoże. Więc na pewno stresy sprzyjają tam, gdzie chorobie wtedy, kiedy ktoś ma predyspozycję do choroby. Że przecież w zawodach aktorskich, no dziennikarskich, jest dużo stresu. Mhm. Więc na pewno tak, na pewno stresują się ludzie, którzy no, wykonują jakieś czynności, prawda, wymagające precyzji. Też zestresowani są. Więc jeżeli rozładowują emocje, bardzo często rozładowuje się emocje, przecież alkohol świetnie rozładowuje je. Tak, więc na pewno tak. Ale tak, żeby poukładać to, że w tym zawodzie to na pewno częściej. No ale rzeczywiście spotyka się tak, że w aktorskim zawodzie stosunkowo dużo ludzi. Że no alkohol, mówię, daje zyski. Dużo ludzi twórczych. Tą wenę twórczą ma przy alkoholu. I tam, jeżeli ktoś ma predyspozycję, to przecież mamy wielu i poetów, i malarzy, którzy tworzyli pijąc alkohol. I w tej grupie mogła się znaleźć osoba, która te predyspozycje miała i chorobę uruchomiła. To może jeszcze wyjaśnijmy alkoholizm, a pijaństwo, bo to nie jest to samo. To nie jest to samo. Alkoholizm jest chorobą, a pijaństwo jest zachowaniem. Nie, więc w chorobie alkoholowej to jest to, o czym próbowałam powiedzieć w pewnym momencie, że wypijając jakiś tam, prawda, alkohol, z biegiem czasu, kiedy zaczyna wzrastać tolerancja i kiedy któregoś dnia rano pojawia się złe samopoczucie i człowiek szuka jakiejś pomocy, no to posłużny ktoś, kto zna działanie alkoholu, mówi o tym, wypij, to ci przejdzie. Mhm. I tu się robi nieszczęście, bo jeżeli człowiek nie mający predyspozycji do uzależnienia ma tego kaca rano i wypije ten alkohol raz i mu pomoże, no to może nie zwróci uwagi, wypije dwa i mu pomoże. Ale trzeci raz już nie wypije, bo będzie wiedział, że to alkohol mu zaszkodził, a nie coś tam, prawda, obok. Natomiast kandydat na alkoholika złapie zupełnie co innego. W jego mózgu się pojawi informacja, mam lek. Jak będę miał kaca, prawda, i cierpi, no bo różnie przebiega, przecież on w zależności od czasokresu picia. No to wtedy alkohol będzie łagodził objawy. I w ten sposób uruchamia się chorobę, że z każdym, prawda, okresem czasu będzie się zwiększała ilość dni, bo ciąg nie od razu będzie trwał tydzień czy dwa. Ciąg właśnie, ale jak ich rozgraniczyć, osoby pijące, te, które piją codziennie i nie mogą się bez tego obyć, a teraz są ci, którzy mają ciągi alkoholowe. Do której grupy ich przypisać? Więc tak w tej chwili mówię, wraz z rozwojem medycyny rozwinęła się też i jakieś takie spojrzenie na alkoholizm, bo jak ja zaczynałam pracę, no to tak było, prawda, że ktoś pije ciągiem, potem ma długi okres abstynencji, póki znowu nie spróbuje i znowu nie zacznie się ciąg. Natomiast w tej chwili jest tak, że są osoby, które piją rzeczywiście ciągami różnymi, trzydniowymi, tygodniowymi, piją dwa tygodnie. I są osoby w tej chwili, które właśnie piją codziennie i które szczególnie o określonej porze mają swoją dawkę alkoholu. To było bardzo trudno rozpoznać, bo nie wypijał wcale dużo, ale wypijał codziennie. I zupełnie przypadkowo, myślę, że odkryto taką jedną, prawda, z form alkoholizmu. Codzienne branie alkoholu o określonej porze. To uzależnienie, jeżeli, prawda? Tak, i jeżeli tego alkoholu
No właśnie, uległ wypadkowi człowiek, który codziennie wypijał określoną dawkę i znalazł się w szpitalu. I na drugi dzień rano zaczęły się pojawiać objawy. Człowiek zaczął mieć, prawda, drżenia kończyn, objawy takie, jakie występują u alkoholika. Zabrakło jemu tej dawki, którą codziennie wypijał. Więc są osoby, które organizm domagał się, codziennie wypijają, tak, codziennie muszą wypić określoną dawkę alkoholu. I te wszystkie osoby, i te, które mają ciągi alkoholowe, i te, które piją codziennie, to są uzależnieni, ale oni się nie przyznają, prawda? No tak, ale są osoby, które wypijają codziennie i nie są uzależnione. Także to nie jest prawda, tak, bo przecież są ludzie, którzy wypijają jakiś tam, prawda, alkohol, małą ilość, no nie zupełnie codziennie, ale stosunkowo, prawda, no na południu Europy wypijają wino przecież. Wypijają stołowe wino do posiłków, tam się w tej gorączce no, nie da inaczej. I tam ludzi uzależnionych nie musi być, prawda, przy tym, nie. Zapytam pana Ryszarda. Panie Ryszardzie, jak pan przez ostatni czas, może rok, obserwuje, czy zwiększyła się liczba członków stowarzyszenia? No tak, powiem bardzo, bardzo. Myślę, że sporo się zwiększyła, bo samych członków stowarzyszenia przybyło w tym okresie około 15, czyli to jest rzeczywiście dużo. I zresztą pani magister ma bardzo dużo poniedziałki i piątki ludzi. Widzimy to ogromnie dzisiaj. Kiedyś ci ludzie byli zapisywani, można powiedzieć, co tydzień, co dwa. Dzisiaj jest problem, żeby pani magister dała radę w tych indywidualnych spotkaniach, ponieważ ma swoje grupy, więc indywidualnych spotkań ma około 2 godzin i jest ciężko tych ludzi po prostu, żeby mogli wejść. I to jest okres około wyczekiwania też około miesiąca, czyli tak jak w poradni leczenia uzależnień. Nie jest to już łatwe, bo tych ludzi przybywa coraz więcej. Pewnie jest to też spowodowane tym, że gdzieś to nasze stowarzyszenie tych młodych ludzi przyciąga i bardzo dużo młodych ludzi do nas trafia. Tak? Też pani magister, już nie da się ukryć, jest tutaj w naszym mieście dobrze znana, więc gdzieś ta droga tak zwana pantoflowa się rozchodzi, ci ludzie docierają i często pani magister, jak ja jestem teraz w komisji uzależnień na grupie orzeczniczej, to dzwonię też często do pani magister, staram się te osoby tutaj przesłać, aczkolwiek też są mini terapeuci w klubach Bali i też tam staram się przesłać, ale wiele osób mi mówi, że chciałoby do pani magister Szczepańskiej i dlatego też bardzo dużo osób dzięki pani magister zostaje w naszym klubie. Ale czy jest to sygnał, że świadomość ludzi uzależnionych wzrasta, czy że w ogóle krzywa uzależniających się od alkoholu wzrasta? Myślę, że ta krzywa, mimo że te kluby działają, na pewno wzrasta, ale też myślę, że jest takie poczucie jakieś, że ta młodzież, to jest, z drugiej strony jest jej wiele, ale z drugiej strony myślę, że to jest ogromna radość, że ta młodzież mimo młodego wieku przychodzi. Już się nie wstydzi tego, że ma problem alkoholowy, nieważne czy on ma 20, czy 22, 3, to już na to nie patrzy, tylko przyjdzie i mówi wprost, tak mieliśmy teraz przypadek, że tak, chce się leczyć, nie daje sobie rady, proszę mi pomóc i jest taka możliwość, mówię, idzie do pani magister, czy trafia do szpitala wojewódzkiego, czy w Zgierzu, czy gdzie indziej i próbuje się leczyć. Czyli ta świadomość jednak jest bardzo już teraz widoczna. Oni wiedzą o tym, że mają problem i co najważniejsze i dla mnie radosne, że się nie wstydzą mimo swojego młodego wieku, bo ten młody wiek jest trudny, żeby ktoś przyszedł i powiedział, tak, mam problem i chcę się w takim młodym wieku leczyć, tak? Pani Jolanto, czy osoba z problemem alkoholowym jest w stanie poradzić sobie sama? No gdyby tak bardzo chciała, i gdyby miała wiedzę jakąś, to może by sobie to na pewno tak, dlatego że no, trzeba w jakiś sposób odstawić alkohol. To nie jest łatwe. Więc jeżeli chodzi już o rozwinięty problem choroby, to naprawdę ja bardzo mało osób spotkałam takich, które poradziły sobie same. W tej chorobie alkoholowej uczestniczy również rodzina. Ja myślę, że w wielu chorobach trudnych jest potrzebny człowiekowi ktoś obok, kto będzie próbował rozumieć i pomagać. W chorobie alkoholowej jest chora cała rodzina. Która do pewnego momentu ukrywa. Ukrywa, wstydzi się. Tak, mechanizm jest podobny jak u alkoholika. Zaprzecza alkoholik. Zaprzecza jego żona, to jest niemożliwe. Zaprzecza matka, zresztą troszkę się zmieniła, już to powiedziałam w pewnym momencie, że
zmieniła się grupa ludzi, którzy rozpoczynają picie. Że kiedyś choroba się rozwijała wtedy, kiedy człowiek dorosły wychodził z domu. Przy dostępności alkoholu obniżyła się. Teraz matki częściej już mają, prawda, młodych ludzi w domu pijących. Rozumieją to. Natomiast zaprzecza matka szczególnie, dlatego że gdzieś wewnątrz w niej jest trochę poczucia winy. Ona nosiła to dziecko przez te 9 miesięcy. Więc ma poczucie winy i wstydu. Kiedyś obciążano żony. No bo wychodził chłopak z domu i tak w mojej praktyce to było takie bardzo przykre, dlatego że to było jedno z najlepszych dzieci. I czasem przychodziły te matki do mnie i pytały, niech mi pani powie, jak to jest. To był najlepszy mój syn. Miałam 3, 4 dzieci, córki, a tu się okazuje, że teraz ona mówi, że on jest łobuz, że on jest drań. No bo on w domu jeszcze nie pił. Teraz już zaczyna się, prawda, wiek obniżył i teraz już piją i młodzi ludzie. Więc chora jest cała rodzina. W związku z tym obejmujemy leczeniem rożony, dzieci, jeżeli one zechcą, bo z dziećmi jest trudniej. Z tym, że dzieci w tej chwili zaczynają przychodzić, ale tak naprawdę w tej chwili najważniejszą osobą, która pojawia się w leczeniu, jest żona alkoholika. Żona alkoholika, która bardzo często jest córką alkoholika. 80%, tak jak ja sobie śledzę żony, a zawsze pytam, zresztą kiedy one przychodzą, to bardzo wyraźnie, prawda, da mi się zauważyć, że ona również miała ojca alkoholika. Że nawet jeżeli przychodzi młoda żona, która ma 3-letnie małżeństwo, a głos ma już uniesiony, i ta nerwowość jest, i to ja jestem przekonana, że ona jest dzieckiem alkoholika. Więc tak, żony, które po prostu zmieniają się, zaprzeczają tak jak on, że no, ludzie piją. No to on też tak pije, prawda? Inni piją też. Drugim mechanizmem jest alibi, które alkoholik musi dać. Musi mieć, bo inaczej on by się zamęczył, gdyby tego alibi sobie nie znalazł. I to alibi niesie żonie. Żona łatwiej to alibi przyjmuje, bo jeżeli można usprawiedliwić, to jest łatwiej. Nie czuje się upokorzona tym alkoholem. Trzeci, prawda, mechanizm w tym to jest szukanie winnego. No i ona jest obarczona winą. Gdybyś była inna, gdybyś była taka inna, to ja bym nie pił. Gdybyś dzisiaj pije byłem, przez ciebie, tak? Pije przez ciebie. I one przyjmują w którymś momencie, gdy już sobie nie radzą zupełnie, to przyjmują, że może gdybym była ładniejsza, gdybym była gospodarniejsza. Dlatego kiedy one się przychodzą leczyć, to gdyby pani tak zobaczyła dziewczyny, czasem bardzo młode, które przychodzą bardzo zaniedbane, i po roku, pół roku, to jest ta sama dziewczyna, która już przestaje krzyczeć, która zaczyna dbać o siebie, która zmienia swój wygląd i ten zewnętrzny i wewnętrzny. Więc leczenie alkoholika bez leczenia jego rodziny jest znacznie trudniejsze. To jest żona, to ale wsparcie. Potrzebne bardzo, ale w tych domach uzależnionych są dzieci. Jaką szansę ma dziecko, będące dzieckiem osoby uzależnionej, wyrosnąć na człowieka bez, nie wiem, skazy psychicznej? Czyli wyjść z tego cało. To jest ogromny problem dzieci alkoholików. Dzieci nie mówią. Dzieci cierpią, nie mówią. Dzieci takich przeciętnych w rodzinach alkoholowych, z mojego doświadczenia, takich, które by jakoś tak funkcjonowały, jest mniej niż tych, które są albo bardzo ambitne, które są może mniej zdolne, ale wkładają ogromny wysiłek, żeby pokazać się z tej najlepszej strony, ponieważ wstydzą się tego, co było w domu.
I mam dzieci, które w bardzo zaburzonym domu są najlepszymi uczniami, są najlepszymi studentami. Płacą cenę bardzo wysoką, bo czasem się bardzo dużo uczą, bo są niezdolne. A druga grupa to są te dzieci, które na agresję reagują agresją. I wśród tych dzieci było dużo dzieci, które trafiały do zakładów poprawczych, potem do więzień. Ja pracując w więzieniu pamiętam, prawda, dzieci, które przychodziły w młodym wieku z powodu tego, prawda, że coś zrobiły złego. Więc to zostaje. Ta grupa dzieci jeszcze w tej chwili jakoś tak szczególnie pojawiła się, która zaczyna zamieniać rolę. Wchodzi w rolę rodzica, własnego rodzica. A tak zwany syndrom DDA, dorosłe dziecko alkoholika? No właśnie. W dorosłości bardzo często pojawia się to odtwarzanie swojego dzieciństwa. Poczucie krzywdy, które zaczyna funkcjonować w dorosłym wieku. I cudownym, prawda, w tej chwili, zresztą od dawna momentem jest pojawienie się terapii DDA dla dorosłych dzieci alkoholików. Do tej terapii trzeba być już przygotowanym terapeutycznie, bo to jest dość bolesna terapia, ale ona pomaga, więc myślę, że jeżeli człowiek ma szansę przejść przez grupy DDA, to one w jakiś sposób na pewno dużo pomagają, ale dużo pracy nad sobą jest potrzeba. Człowiek musi rzeczywiście włożyć dużo pracy w swoje leczenie. Także, że tak, ale skaza zostaje u wielu ludzi. Ja widzę w tej chwili w pracy swojej, że po iluś latach, kiedy w miarę możliwości było wyrównane to w tej chwili odzywa się powrót do dzieciństwa z tym okaleczeniem. Także to są dzieci. Gdzieś to w psychice zawsze zostaje i kiedyś w życiu odezwie się, tak? Odezwie się w życiu. Nie potrafią oddać swoim dzieciom wielokrotnie tego, czego nie dostali sami. I tak bardzo trudno jest uczyć ludzi dorosłych kochać własne dzieci. Z jednej strony kocha się dziecko, a nie umie się mu ukazać tego. Więc to właśnie w dorosłym życiu się zaczyna pojawiać. Panie Ryszardzie, do stowarzyszenia trafiają sami ludzie uzależnieni, alkoholicy. Czy najpierw przychodzi rodzina, przychodzi żona? Często się zdarza, że najpierw przychodzi żona i w tej chwili często to tak jest, że są żony, bo jest grupa osób uzależnionych, którą prowadzi pani magister w poniedziałek i osób współuzależnionych w piątek, którą też prowadzi pani magister. Jest też grupa Al-Anon, kobiet, które się spotkają we wtorek. Czyli tak naprawdę wielokrotnie się zdarza, że zresztą nasza była prezesowa, najpierw przyszła do stowarzyszenia, później dopiero trafił jej mąż. Także często te kobiety przychodzą pierwsze, a mąż dopiero po jakimś tym okresie trafia do naszego stowarzyszenia po nich i często jest tak, że te kobiety są nadal, a tych mężów nadal nie ma. Także to też jest ten problem, tak? Ale one nadal trwają, chodzą i pewnie sobie pomagają, w 100% pomagają sobie tym, że wiedzą, jak z takim alkoholikiem postępować, wiedzą, jak się zachowywać w stosunku do niego i dla niego na pewno jest to trudniejsza sytuacja i my mamy nadzieję, że wcześniej czy później któryś z tych mężczyzn do nas trafi, tak jak teraz to się często zdarza. Ale też nie ma tej pewności, że tak się stanie, tak? To jest taka jakby ważna sprawa. No, ja jeszcze chciałbym się, można powiedzieć, o tej sprawie, która pani magister mówiła, bo ja bardzo ważną dla mnie rzeczą, dla mnie Rysika alkoholika, były dzieci. To był motto mojego trzeźwienia. Dzisiaj jestem dumny ze swojego syna i ze swojej córki, ale oni przechodzili pewną terapię, jak pani magister mówi, mieli odwagę wejść do pani magister jedno i drugie, rozmawiać na ten temat, ponieważ nie miałem pomocy ze strony żony, więc miałem pomocy ze strony dzieci. One zrozumiały ten problem, jak to wygląda. Ale jakie to jest trudne, chciałem powiedzieć, dlatego że moja córka, która naprawdę jest otwarta
i była wyjątkowo otwartą osobą, czekała 10 lat na moją 10. rocznicę, żeby napisać do mnie list, nie powiedzieć, ale napisać list i podziękować za wszystko, co zrobiłem, tak? Także nie jest to takie proste. Dziecko, tak jak pani mówi, zostaje dziecku w tym wszystkim. Mój syn też w 5. rocznicy nie umiał powiedzieć wiele, ale wstał i miał odwagę, chociaż był bardzo nieśmiałym człowiekiem, powiedzieć, że zawsze miał tatę. Także myślę, że to są te istotne rzeczy, które trzeba o nich pamiętać. Ja zawsze mówię ludziom, którzy przychodzą do stowarzyszenia, że, bo wiem, jak jest u alkoholików, że często mówią o tym, że po co te kobiety się spotykają, po co te grupy Al-Anon, że one są po to, żeby sobie poplotkować, tak? Ja jestem oczywiście całkiem innego zdania, uważam i wyraziłem to w swoim stowarzyszeniu, grupie Al-Anon, wręczając im pewną statuetkę, że dla mnie są bardzo ważne. Są ważniejsze, powiem wprost, nawet niż alkoholicy, bo to oni pomagają nam w tym, żebyśmy trzeźwieli. Pewnie uczą się wiele na tych grupach u pani magister i ja jestem bardzo dumny, że taka grupa u nas jest i zawsze powiedziałem i będę mówił, że wspieram kobiety współuzależnione, mężów, żony, tak samo są mężowie, dzieci i niech one przychodzą, niech wspierają, bo one są bardzo potrzebne nam, alkoholikom, w tym, żebyśmy trzeźwieli. Pani Jolanta, jak przekonać osobę z problemem alkoholowym, żeby trafiła na terapię? I na czym polega ta terapia? No najpierw to trzeba przekonać, żeby się pojawiła. Mhm. Więc przeróżne, zarówno żony, kiedyś na przykład żonę też trzeba było przekonać. Ja czasem prosiłam mojego pacjenta, słuchaj, ty powiedz tej żonie, jak w szpitalu na przykład pacjent był, żeby ona przyszła, żeby ona opowiedziała mi, co ty robiłeś? No to był podstęp, żeby ona zechciała przyjść, a ona chętnie wtedy, bo ona się wygadać mogła i mogła powiedzieć, jak on jest drani. No i wtedy, a wtedy dopiero można było ją, prawda, zatrzymać. Teraz przychodzą żony często bardzo. Natomiast jak przekonać pacjenta? Nie ma recepty na to, jak go przekonać, żeby on zechciał przyjść. No ja teraz tak mam, że przychodzi żona, bardzo często pierwsza, szuka pomocy, płacze, szuka pomocy, bo nie może sobie poradzić. Ona przychodzi i zaczyna się zmieniać. Zaczyna nie godzić się na wiele rzeczy, zaczyna jej mu to przeszkadzać, on się bulwersuje, bo wtedy ona była, prawda, uległa, ona godziła się na wiele rzeczy, a teraz ona się nie godzi, więc zaczyna mu to przeszkadzać. Aż w pewnym momencie widzisz, że coś się zaczęło zmieniać w tym domu, że jest spokojniej. Że na przykład w domu kartka wisi, którą ja czasem proszę, powiedz, że nie będziesz krzyczała. Więc ona nie krzyczy już. Przeczekuje, nie mówi wtedy, kiedy on jest pijany. I wtedy zaczyna się pojawiać czasem, prawda, po miesiącu, czasem po pół roku. A czasem po roku pojawia się mąż. Więc myślę, że często przy zmianach, które one robią, to co mówił Rysiek, że przychodzą one szukać pomocy, wtedy one zmieniając się przyciągną ich. Natomiast pacjenta samego, on sam przychodzi do poradni. Jak on sam przyjdzie do poradni lub przyjdzie, prawda, to do klubu, no to on już szuka pomocy. Wiadomo jest rzeczą, że wielu z nich tą drogę do wypracowania abstynencji będzie miało dłuższą, inny ma krótszą. Bardzo różnie, ale przekonanie trzeba mu jasno, prawda, wytłumaczać chorobę jego. Myślę, że znając mechanizm, co się w nim dzieje, jeżeli ja mu mówię, co się w nim dzieje, no to on wtedy otwiera oczy i mówi, no tak, ja to mam. Czy da się wyleczyć całkowicie z choroby alkoholowej? Czy jednak wcześniej, czy później ten głód alkoholowy wróci? Ja chcę od razu powiedzieć, że nie ma wyleczenia z choroby alkoholowej. Czasem słyszę, że ktoś mówi, że on będzie się wyleczyć, że on się wyleczy, chce wyleczyć. Nie da się wyleczyć. Da się doprowadzić do remisji, do tego, żeby człowiek nauczył się żyć bez alkoholu. Ponieważ alkohol daje zyski, więc trzeba zastąpić to czymś. Natomiast jeżeli wróci się do alkoholu, czasem do pierwszego kieliszka, i to wszystko zależy od tego, no właśnie od rozwoju choroby. Jeżeli trafi się na nawrót u alkoholika przy pierwszym sięgnięciu w alkohol, w
wcale nie musi to być głód. To jest nagłe, prawda, jakieś tam, prawda, klapki na oczach. Czasem tak się zdarza, że ktoś wypije alkohol. I jeden pójdzie od razu w ciąg, a inny po jakimś czasie. Zdarza się tak, że ktoś wypije małą dawkę alkoholu. Dla mnie jest to bardzo niebezpieczne. I ostrzegam moich pacjentów i mówię, co się będzie działo, że możesz nie wypić dzisiaj, jutro i pojutrze, ale wypijesz za miesiąc, bo ci się przypomni, że nic się nie stało po tym pierwszym kieliszku. Wtedy, kiedy rzeczywiście alkoholik wejdzie w nawrót choroby alkoholowej, to popłynie. Choroba jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana i tak bardzo oszukuje pacjentów. Bo jeżeli wypiją, tak jak powiedziałam, ten pierwszy kieliszek alkoholu i nie wypiją więcej, to w ich mózgu się pojawi informacja, no pewno nie jestem, to co pani powiedziała, jestem wyleczony. A pani sukcesy, pani Jolanto, to znaczy pacjenci, którzy na jak długi czas odstawili alkohol i do niego nie wracają? Pani redaktor, ja myślę, że ja jestem szczęśliwym człowiekiem, który po prostu tych pacjentów, którzy mają długie abstynencje, gdzieś tam spotyka pod tytułem, pojawiają, odzywają się do mnie. Nie umiem powiedzieć, czy jak najdłuższa by była abstynencja, ale pacjentów, którzy mają 35 lat abstynencji, to podzywali się, tak, podzywali się. Ja tak na co dzień, to mam 28, prawda, to mam 30, to na co dzień jest. A w stowarzyszeniu? A w stowarzyszeniu mamy abstynenta, który w przyszłym roku będzie miał 30-lecie, to też od pani magister był, także myślę, że najstarszy tutaj w tej chwili chyba w Tomaszowie. Czyli na przedział jest różny, tak? Jest wielu, którzy już mają 18, 20, 25. Są tacy, co mają rok, czy zaczynają. Także ten przedział się robi spory, ale mamy sporą grupę osób, można powiedzieć, powyżej tych 10 lat, tak? 5, 6 i to młodych ludzi, którzy już mają, bo jeden z kolegów ma 31 lat, a już ma 6 lat abstynencji, czyli też zaczynał bardzo młodo. Także to zróżnicowana jest to grupa, jeśli chodzi o stowarzyszenie AZEL. I to zapewne zasługa pani? No oczywiście, nie da się tego ukryć, że my zawsze mówimy o tym, że pani magister jest jakby takim sercem tego naszego stowarzyszenia, bo są różni terapeuci, powiem wprost, tak jak i grupy meetingowe, które często są tacy AOWcy tak zwani, którzy mówią, że tylko oni mają rację i nikt więcej. Pani magister zawsze, jak w każdym stowarzyszeniu, w którym pracowała, doprowadzała do tego, żeby była grupa A i w naszym stowarzyszeniu taka grupa też powstała nie tak dawno, bo 5 lat temu, także że nie tak można powiedzieć na tyle lat, nie tak długo, ale długo pani magister czekała na grupę w naszym stowarzyszeniu. I jest to taki terapeuta, który zarówno uznaje terapeutów, jak i grupy meetingowe, wie, że one są niezbędne. Tak? I dla nas jest to bardzo ważne. I u nas też ludzie przychodzący dowiadują się i mają takie, ja zawsze przekazuję informacje, że wszystko, co jest związane z pomocą, jest ważne. I terapeuta, i grupa OSKA i tak dalej. I że trzeba na to wszystko uczęszczać. Oczywiście każdy z nas wybiera tą drogę, którą uznaje za słuszną. Tak? I ona jest wtedy rozsądna i dla niego dobra. Ja uważam, że zresztą w nasze stowarzyszenie, już jak mówiłem, wiedzą tutaj chyba w mieście wszyscy, że działa na różnych płaszczyznach, tak? I ci ludzie poprzez i muzykę, i sport. Ta droga, która dla nich jest dobra, jest wybierana. Nikt im nie zabrania albo nie nakazuje, że ja mam być u pani magister, ale jak osoba przychodzi do pani magister, to mamy tą pewność, że otrzyma taką informację, że warto zostać w tym stowarzyszeniu. Oczywiście to później zależy od nas i od tego, jak my zadziałamy, żeby ta osoba w tym stowarzyszeniu została. Myślę, że mówię, na dzień dzisiejszy udaje nam się tak, że ta grupa spora zostaje i jak mówię, ja się bardzo cieszę, że ta grupa jest teraz bardzo młoda, więc jest przyszłość, że to stowarzyszenie cały czas będzie się rozwijać. Pani Jolanto, to ciężka bardzo praca. Czy nigdy nie miała pani zwątpienia, chwili zwątpienia? Czy nie. Dobrze wybrałam? Nie, nie, nigdy. Nigdy nie miałam, nigdy nie będę miała. Pierwsza moja praca, na swojej drodze spotykałam mądrych ludzi, którzy byli pasjonatami tak jak ja. Ani jednego razu nie miałam. A przecież zaczynałam pracę jako młoda dziewczyna w więzieniu. Tam, gdzie rzeczywiście są ludzie, którzy kobiet nie widzą przez wiele lat.
Ja nigdy nie miałam z pacjentem żadnych problemów. To jest cud, to jest jakiś cud dziwny. To skąd pani bierze tą siłę? Te skrzydła u ramion? Myślę, że chyba, tak jak już powiedziałam, że gdzieś tam Bóg mi daje, postawił mnie na drodze takiej i mam taką misję spełniać, która daje mi satysfakcję tyle. Lubię swoją pracę, mówię, że nigdy nie byłam nią zmęczona. Nigdy. A przecież pracowałam rzeczywiście od godziny 8 i wracałam o 12, nie? Więc nigdy nie byłam. Natomiast chciałam tylko dopowiedzieć to, co Rysiek powiedział, że w sumie tak naprawdę, gdyby ludzie nie chcieli przyjść, ja bym nic nie zrobiła. Często ja słyszę od ludzi, że oni mi za coś dziękują. Ja mówię, pani postawa, to dawanie komuś siebie. Dziękujcie sobie, że chcieliście, bo ja tylko ręce wasze, prawda, wciągnę mam do was. A jak złapiesz je, to ty. Nie? Także naprawdę, ja tylko jestem pośrednikiem. Bo to się nie da nic więcej zrobić bez woli człowieka. To panie Ryszardzie, jak pan oceni wkład pani Jolanty w działalność stowarzyszenia? Panie rektor, ja nie będę, bo tutaj różne może rzeczy, ja powiem, jest tak ogromny, że trudno mi powiedzieć coś więcej. No, ogromne serce, wszyscy, którzy są w tym naszym stowarzyszeniu, mówię o stowarzyszeniu Azyl, od tych najstarszych do najmłodszych mają ogromny szacunek dla pani magister. Ja jestem jedną z tych osób, która można powiedzieć jest takim prawdziwym pacjentem pani magister od początku i zawdzięczam pani magister wszystko. Mogę powiedzieć, że rodziców nie miałem, dość wcześnie mamy straciłem, zawsze mówię no, pani magister, że jest moją drugą mamą i takiej osoby w swoim życiu tak naprawdę nie spotkałem. Jestem wdzięczny za to, że pani magister jest w naszym stowarzyszeniu. Myślę, że jestem wyrazicielem całego naszego stowarzyszenia Azyl i zawsze mówimy o tym, że żeby pani magister jak najdłużej pan Bóg dawał zdrowie i żeby jak najdłużej z nami była. No mówię już, mówimy o 50 latach pracy, czyli wiadomo, ale pani magister, mimo dalekiej odległości, poniedziałki, piątki, ja nie pamiętam przez tyle lat, jak jestem w stowarzyszeniu, żeby pani magister opuściła jakiś ten poniedziałek, piątek, w wyjątkowych sytuacjach, bo w grupach, kiedy wyjeżdża z innymi grupami, bo pracuje na obozy terapeutyczne, a tak to jest cały czas z nami i zawsze przyjeżdża i też nie pamiętam sytuacji, bo mogę dać taki przykład sytuacji, kiedy jeszcze byliśmy na Halera i osoba bardzo późno przyszła, pani magister nie powiedziała, że skończył mi się czas pracy, jest godzina 22 i ci nie pomogę, tylko była, a później musiała wrócić do domu i jeszcze jechać rano do szpitala. Także ja mówię, prócz tego, że jest terapeutą, ma serce dla nas od zawsze i my o tym wiemy i myślę, że to jest to przyciąganie ludzi i to jest coś istotnego. Kiedyś powiedziałam w którymś wcześniejszym programie, że najważniejsze, aby chciało się chcieć, to dawanie siebie innemu człowiekowi. To też szczęście, prawda pani Jolanto? Tak, to jest szczęście. To jest szczęście, że ja tak powiedziałam, że gdzieś mi to szczęście chyba ta siła wyższa dała, że ja jestem szczęśliwa z tego, co robię i że mogę po prostu, ta wdzięczność. Ja wcale nie oczekuję na nią, ale tyle serca, ile ja mam od nich, to nie ma żaden chyba, ja nie mogę być człowiek na świecie, ale w moim kręgu przyjaciół lekarzy, no to oni wyleczą swoich pacjentów i oni znikają, a ja mam ich. Zbliżam się do końca programu. Czy o leczeniu jeszcze chwilę, to co jest takie bardzo ważne, jak leczenie wygląda, że jest terapia indywidualna, ta, o której pani wspomniała, ale komfortem jest terapia grupowa, która daje możliwość wglądu od razu. Mhm. Więc program pierwszy to jest program rozpoznania choroby, rozliczenia się z nią, ale pacjent potem musi podjąć dalsze leczenie, żeby dokonywać zmian. Alkohol zabiera wiele, wiele czasu, zabiera po prostu tydzień, dwa, trzy i potem zwraca ten alkohol, zwraca się czas i ten czas trzeba zagospodarować. I to, co powiedział Rysiek, kluby, które dają człowiekowi możliwość dokonania zmiany. Sam tych zmian nie jest w stanie dokonywać. Dlatego cenię sobie to, że one powstają. Ale z takimi ludźmi jak pani. Ja dziękuję. Bo mało jest takich ludzi na świecie. Jak ktoś kiedyś powiedział, że nie ma ludzi niezastąpionych, ja zawsze mówię, że ale są ludzie wyjątkowi.
i ci są niezastąpieni. I pani do nich należy. Dziękuję bardzo. Pani magister, czy pani pozwoli w imieniu wszystkich myślę abstynentów, nie tylko tych ze Stowarzyszenia Azyl z całej Polski, których pani wyleczyła, tak powiem, za tę miłość, za szacunek dla osób zgardzonych, za to serce, które pani magister nam oddaje i za to, że dzięki pani możemy wyjść na ludzi, którzy są zdrowi, na ludzi, którzy są odpowiedzialni i przede wszystkim na ludzi, którzy chcą tworzyć coś dobrego dla społeczeństwa, a ja dziękuję za to, że mogę tworzyć coś dobrego dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Rozpuszczacie mnie, wzruszacie mnie. Ja po prostu potem to gdzieś tam płakać mi się chce. Nie? Dziękuję, no, co mogę powiedzieć więcej, że jestem wzruszona. Dziękujemy pięknie za rozmowę, za serce chyba w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia. Proszę Państwa, gośćmi dzisiejszego programu byli pani Jolanta Szczepańska i pan Ryszard Juda. Dziękuję. Dziękujemy pięknie.